Wybory. Niewiasty nauczycielami w kościele. Pytanie: Proszę o informację: Czy niewiasty są obierane do przewodniczenia w zgromadzeniu w Alegny? Jeżeli nie, to czemu? Było mi mówione, że niewiasty są tam obierane. Odpowiedź: Nie tak rzecz się ma. Siostry nie są obierane w zgromadzeniu w Alegny. Pan nie obrał sióstr na apostołów ani w liczbie owych siedemdziesięciu uczniów, których rozesłał głosić Ewangelię, pomimo że Jezus miłował siostry. On miłował Martę i Marię, tak samo jak ich brata Łazarza. Pan jednak nigdy nie naznaczył sióstr na nauczycieli w kościele, więc i my nie mamy prawa mówić inaczej. Ja zawsze myślał, że Pański Plan jest najlepszy. Gdybym miał wątpić w zdolność pana do regulowania swoim kościołem tutaj, to musiałbym zwątpić w jego zdolność do zarządzania niebem. Naszą rzeczą jest kroczyć jego ścieżką, a nie wyszukiwać własnej ścieżki i żądać, aby pan szedł naszą ścieżką. Wybory: Co do przewodniczącego, pytanie. Czy jest jaki biblijny powód przeciwko obieraniu przewodniczącego z pomiędzy starszych w zgromadzeniu? Gdzie obranych jest więcej starszych i gdzie niekiedy jest sporo spraw do załatwienia? Odpowiedź: Nie. Faktycznie porządek jest wymaganym. Jeżeli zgromadzenie nie wybierze przewodniczącego, to starsi sami mogą to uczynić. Wybory. Biblijne kwalifikacje. Pytanie. Podaj biblijne kwalifikacje na starszych i diakonów. Odpowiedź. Zobacz szósty tom wykładów Pisma Świętego, gdzie znajduje się około 40 stronic w tym przedmiocie. Myślę, że byłoby dobrze, aby przewodniczący zwrócił na to uwagę zgromadzeniu około miesiąc przed wyborami. I zachęcił wszystkich do przeczytania tych stronic w szóstym tomie, aby w ten sposób wszyscy sprawę tę dobrze zrozumieli. Wybory: Liczba starszych i diakonów. Jako zgromadzenie zamierzaliśmy urządzić wybory według szóstego tomu wykładów Pisma Świętego. Lecz nie wszyscy z nas pojmują dorady tam podane. W jednym miejscu zdaje się, jakoby doradzano obrać na starszych wszystkich, którzy się do tego nadają. Gdy zaś w innym miejscu powiedziane jest, iż należy obierać starszych stosownie do wielkości zgromadzenia. Przeto niektórzy rozumieją, że gdy jest na przykład sześciu braci sposobnych do starszeństwa, aby obrać wszystkich. Inni natomiast mówią, że ilość starszych powinna być w proporcji do zgromadzenia. Czyli, że gdzie zgromadzenie składa się z 10 osób, tam powinien być tylko jeden starszy, na 25 osób, dwóch starszych i tak dalej. Odpowiedź. Pytającemu rozchodzi się o sprawy obierania starszych: Czy wszyscy mający kwalifikacje na starszych mają być obrani? Czy też tylko około jeden z dziesięciu? Według mojego wyrozumienia, wszyscy objawiający kwalifikację na starszych mogą być z właściwością obrani. Także, gdyby zgromadzenie składało się z sześciu braci i wszyscy byliby jednakowo sposobni, radziłbym obrać ich wszystkich. Służąc kolejno w zgromadzeniu, oni mieliby też sposobność usłużyć gdzie indziej. Im więcej starszych, tym lepiej. Wątpliwym jednak jest, aby w zgromadzeniu składającym się z sześciu wszyscy byli sposobni na starszych. Lecz gdyby byli, ja byłbym za tym, aby wszyscy służyli. Moim zrozumieniem jest, że każdy pomazany Duchem Świętym upoważnionym jest do nauczania. Pamiętajmy, że w proroctwie o naszym panu jest powiedziane. Duch Panującego Pana jest nade mną. Przeto mię pomazał Pan, aby opowiadał Ewangelię cichym. Ktokolwiek otrzymuje tegoż ducha, ten ma pomazanie od Ojca do nauczania. To jest jego ordynacja, wyświęcenie i jego autorytet do nauczania. Gdy przy tym ma on odpowiedni głos i dobrą pamięć, i przymiotów tych używa w harmonii z słowem Bożym, jest on upoważnionym do nauczania w proporcji do posiadanych talentów. W sprawie sióstr są pewne ograniczenia. Siostra nie powinna nauczać publicznie, lecz ma ona wiele innych sposobów nauczania. Może być pomocną w wielu okolicznościach i prywatnie opowiadać drugim oną wesołą nowinę. Tak więc wszyscy możemy kazać Ewangelię, a nie tylko ci, co czynią to na estradzie lub kazalnicy. Wszyscy możemy kazać naszym życiem i mam nadzieję, że wszyscy to czynimy. Byłem raz zapytanym: Ilu kaznodziei jest pomiędzy wami? Odpowiedziałem, że ponad 20 tysięcy. Gdy pytający został tym ogromnie zdziwiony, poinformowałem go, w jaki sposób? Według mojego wyrozumienia, wszyscy wierni i poświęceni Panu są pomazani do nauczania. Niektórzy nauczają publicznie, inni czynią to prywatnie. Niekiedy głosimy Ewangelię jednej osobie, a niekiedy zgromadzeniom z setek, a nawet z tysięcy osób. Wybory. Wyrażenie woli Bożej. Pytanie. Rozumiemy, że przy wyborach zgromadzenie wyraża głos Pana. Obrawszy pewnego brata na starszego, później okazało się, że ów brat nie był takim, za jakiego był przez nas pierwotnie uważanym. Czy mamy rozumieć, że obranie tego brata na starszego było omyłką zgromadzenia, czy omyłką Pana? Niekoniecznym jest myśleć, że to było omyłką jednej strony albo drugiej. Zdawałoby się jednak, że w takiej okoliczności zgromadzenie okazało się dosyć dbałym w tej sprawie. Wszyscy powinni się starać lepiej poznać danego brata, zanim go obiorą starszym. Apostoł powiedział, że nowotny nie powinien być obrany: Nie macie prawa obierać nowotnego a jeżeliście to uczynili, to skutki tego musicie ponosić. Być może, iż otrzymacie z tego dobrą lekcję i w przyszłości będą wszyscy ostrożniejsi przy wyborach. Że pan dozwolił na taką lekcję w zgromadzeniu, nie dowodzi, że pan nie wiedział lepiej lub że się omylił. On tylko dozwolił, aby zgromadzenie poniosło pewną chłostę za to, że nie zastosowało się do jego instrukcji. I obrało nowotnego. Nowotny jest ten, który jest nowy w takiej sprawie. A jeżeli kto jest nowym, czyli niedoświadczonym, początkującym, to zgromadzenie powinno o tym wiedzieć, zanim na niego głosowało. Wybory. Czy niewiasta mogłaby przewodniczyć? Pytanie. W czasie wyborów, gdyby starszy chciał naznaczyć, Kogoś innego do przeprowadzenia głosowania. Czy byłoby właściwym, aby powołał do tego siostra? Odpowiedź: Nie myślę, abym ja to uczynił, chyba w wypadku, gdy w zgromadzeniu zachodziłoby pewne nieporozumienie i żaden z braci nie nadawałby się do przeprowadzenia wyborów. Musiałaby to być już nadzwyczaj wyjątkowa okoliczność, w której zaleciłbym, Powołanie siostry na przeprowadzenie takiego zebrania. Nie powiem, że takie coś nie może się przytrafić, ale że byłoby wyjątkiem. Wybory: Czy głosować mogą tak poświęceni, jak i usprawiedliwieni? Pytanie: Czy należy rozumieć, że przy wyborach głosować mogą tylko poświęceni? czy też mogą to czynić również wierzący usprawiedliwieni lecz nie poświęceni odpowiedź przed wyborami powinno być zawsze wyraźnie zaznaczone że w sprawach kościoła upoważnieni do głosowania są tylko poświęceni ponieważ inni nie są członkami kościoła który jest ciałem Chrystusowym jeżeli zgromadzenie Omawiałoby taką sprawę, jak na przykład, gdzie zebrania mają się odbywać, to byłoby co innego. Przy załatwianiu takiej sprawy mogłoby być powiedziane coś w taki sposób: Zamierzamy zebrania nasze przenieść z tego miejsca na inne. Prosimy więc, aby wszyscy przyjaciele, nie tylko poświęceni, ale i zainteresowani, uczestniczący w danych zebraniach, Czyli wszyscy domownicy wiary wyrazili swoje zdanie co do miejsca i czasu danych zebrań. Jednakowoż w sprawach takich jak obieranie słuch zborowych i tym podobne, głosować powinni tylko poświęceni. Wybory: Kolporterzy czy mogą głosować? Pytanie: Czy kolporterzy Znajdujący się chwilowo w danym mieście i uczęszczający na zebrania, mogą brać udział w głosowaniu. Odpowiedź. Myślałbym, że jeżeli który kolporter nie jest zaznajomiony w sprawach danego zgromadzenia, uczyniłby lepiej, gdyby powiedział: Nie jestem dosyć zaznajomiony w sprawach tutejszego zgromadzenia. przeto uważam, że będzie lepiej, gdy powstrzymał się od głosowania. Lecz gdyby ów kolporter był w danym zgromadzeniu już przez kilka dni lub tygodni i spodziewałby się tam pozostać jeszcze następne kilka tygodni lub miesięcy, to miałby prawo głosować na równi z innymi. To, że jest kolporterem, nie upośledza go, owszem, jest to na jego korzyść, ponieważ on udowadnia w tym swoje poświęcenie. Wybory. O głosowaniu braci wizytujących. Pytanie. Co do kwalifikacji głosujących, powiedziałeś, że każdy poświęcony ma głos? A co w takim razie z tymi, którzy przyjeżdżają z wizytą do zgromadzenia? Czy trzeba wymagać jakiegoś czasu lub oświadczenia, że zamierzają oni pozostać, aby byli uprawnieni do głosu? Odpowiedź. Myślimy, że byłoby najodpowiedniejszą rzeczą, wzywając do głosu, powiedzieć, że wszyscy poświęceni Bogu obecni dziś wieczór, czy w jakimkolwiek czasie to wypadnie, którzy spodziewają się przychodzić na zebrania, są proszeni do głosowania. Oraz, że ktokolwiek nie ma zamiaru regularnie przychodzić na zebrania, lepiej niech się wstrzyma od głosowania, ponieważ zdaje się, że taka jest wola pańska. Ma to stanowić wyrażenie kościoła w danym miejscu, a kościołem w danym miejscu są osoby poświęcone. Zaś fakt, że brat lub siostra dopiero niedawno przyjechali zamieszkać w mieście, w moim przekonaniu nie powinien robić różnicy, ponieważ wszyscy jesteśmy razem w Chrystusie. Czy mieszkamy w Jamestown, w Brooklynie, w Pittsburgu nowym Orleanie lub gdziekolwiek indziej. Wybory stanowisko starszych niedocenianych pytanie. Chciałbym się zapytać, czy w wypadku gdy pewien brat był obrany starszym i potem był krytykowany, czy nie byłoby właściwym, aby przy następnych wyborach taki brat nie przyjął starszeństwa. Odpowiedź: Moją myślą jest, że gdybym ja znalazł się w takich okolicznościach, to postąpiłbym w taki sposób. Pomyślałbym o pewnym odpowiednim bracie w zgromadzeniu i nominowałbym tego brata. Gdyby zaś mnie nominowano, to przemówiłbym tak: Bracia, służyłem Wam najlepiej, jak mogłem, i wiem, że nie udało mi się Wam dogodzić. Przeto chcę, abyście wiedzieli o tym, że uczyniłem dla was co tylko mogłem, lecz nie zadowoliłem was o czym wiem, bo niektórzy z was powiedzieli mi o tym. Starałem się naprawić na ile mogłem, lecz widocznie nie naprawiłem się dosyć, bo wciąż jeszcze widzicie we mnie wady. Przynajmniej niektórzy z was je widzą. Ja nie staram się upatrywać wad w was. Ale raczej chcę wnosić, że wadliwość jest po mojej stronie. Wiem dobrze, iż nie jestem tym, czym chciałbym być i nie mogę służyć Wam tak, jak chciałbym służyć. Myślę więc, iż byłoby może lepiej, abyście usłuchali mojej dorady. Nominowałem brata tego, a tego i radzę Wam, abyście jego obrali na okres czasu trzy miesiące, sześć miesięcy lub jakikolwiek okres uznacie za odpowiedni, a być może, że on będzie mógł lepiej zadowolić nas wszystkich. Zapewniam Was, że będę się starał popierać Go i czynić wszystko w mojej mocy, aby podtrzymywać Jego ręce. W taki sposób, usilnie i szczerze bym się starał, aby ten drugi brat był obrany. Lecz gdyby, pomimo wszystkiego, Bracia powiedzieli: Nie, my obierzemy ciebie pomimo Twoich wad. To powiedziałbym im tak: Zdaje się, że ja nie będę mógł służyć lepiej teraz, aniżeli służyłem poprzednio. A więc odpowiedzialność będzie z Wami, bo ja Wam mówię, że to, co dotąd czyniłem, było najlepsze, co mogłem. Przeto nie miejcie mi za złe, gdy nie zadowolę Was wszystkich. W taki mniej więcej sposób powiedziałbym braciom otwarcie, i oni wiedzieliby, jak rzecz się ma. Gdyby mimo to obrali mnie znaczną większością, przypuśćmy 90% głosów, to uznałbym to za głos pana i powiedziałbym sobie, że nie mam się już wymawiać. Zapewne, że nie wymawiałbym się w szorstki sposób, ani nie powiedziałbym: Nie. Ja nie chcę być więcej waszym starszym. Nie byliście ze mnie zadowoleni, więc służyć wam więcej nie będę. To byłoby złem. Nie chcemy mieć takiego ducha. Powinniśmy raczej myśleć, że bracia mieli dobry powód do krytykowania nas. Gdyby tak było, z pewnością, że żaden z nas nie jest tak doskonały, aby już nikt nie mógł nas skrytykować przynajmniej raz kiedyś. Gdy więc drodzy krytykują nas, znośmy to, korzystajmy z tego i bądźmy pokornymi w tej sprawie, a to uchroni nas od nadętości i od upadku. Wybory co do nominacji: Pytanie w wybieraniu starszych, czy sądzisz, że byłoby lepiej, gdyby ktoś z urzędujących starszych nominował kandydatów zamiast ktoś spośród zgromadzenia. Odpowiedź. Rozumiałbym, że skoro upłynął okres czasu, na jaki brat starszy był obrany, ten brat już nie jest więcej starszym i dlatego jest takim samym, jak każdy inny w zborze. Jako taki może stawiać kandydatów, tak jak ktokolwiek inny, ponieważ jest takim samym, jak wszyscy inni. Jednym ze zboru. Nie zatrzymuje dla siebie dłużej urzędu. Chcę też teraz powiedzieć, że uważam za bardzo niewłaściwe zachowanie się, jeśli ktoś, który był starszym, zajmuje krzesło i przeprowadza wybory, jeżeli można to zrobić inaczej. Zawsze jest wskazane, o ile jest to możliwe. Poprosić któregoś inteligentnego brata. Aby działał jako przewodniczący. Jeżeli on jest najzupełniej bezstronny i uczciwy, a który możliwie nie ma lub nie uważa, że ma kwalifikacje na starszego. W ten sposób oszczędzi się każdemu podejrzeń, że sam sobie sprzyja, a zgromadzeniu oszczędzi się konieczności głosowania przeciwko członkowi, który został nominowany. I który stoi tuż przed nimi. On także uniknąłby w ten sposób zambarasowania w głosowaniu na siebie samego, jak również zambarasowania, gdyby większość obróciła się przeciwko niemu, w razie gdyby nie został wybrany. Nie zawsze to jest możliwe, ale gdziekolwiek byłoby możliwym, lepiej było, aby przewodniczył ktoś inny, a nie ten, co nominowanym został na starszego. Wybory. Wybieranie przez baloty. Pytanie. Czy nie prowadzi to do większej harmonii, gdyby wybierało się braci starszych przez balotowanie, bez żadnego nominowania, a ci, którzy by dostali większość głosów, żeby byli wybrani? Odpowiedź. Moja opinia w tej sprawie mogłaby wydawać się wam trochę pomieszana. Mógłby powiedzieć coś na korzyść obu tych metod, ale tak jak ja myślę, w tej sprawie pan zarządził inny sposób. Pan zarządził, aby głosowanie było przez podnoszenie ręki. Przyznaję, że czasami łatwiej jest użyć balotowania, nic nie mówić. I nie pokazać nikomu, jak głosowałeś. Ale czy mądrą jest rzeczą odstępować od drogi, jaką pan wskazał? Jeżeli zbór zdecydowałby głosować przez baloty, nie moją rzeczą byłoby sprzeciwiać się zborowi. Nie chcę być jak ten sędzia przysięgły, który twierdził, że jedenastu innych sędziów przysięgłych było upartych. Taki nam nie wypada. Utrzymywać, że to wszyscy inni są uparci, ponieważ nie chcą tak myśleć, jak my myślimy. Wyraziwszy własne zdanie, pozostawmy sąd i głos Zborowi, a resztę zostawmy Panu. Jeżeli Zbór przekona się, że pobłądził, pozna to na następny raz i wyciągnie z tego dla siebie naukę. Wierzę jednak, bracia. Że zawsze użyję wpływu mego, aby stosowana była metoda, jaka wskazana jest w Piśmie Świętym. Metoda ta ma tę wyższość i korzyść, że uczy się zbór właściwej odwagi. Czy podniósłby swą rękę na korzyść jakiejś osoby, o której wiedziałbym, że nie nadaje się na urząd, jedynie dlatego, że osoba ta jest moją krewną? Na pewno nie. Ponieważ Bogu, memu wiernym, być muszę. Wybory. Dyskusje nad nominatami. Pytanie. Przy nominowaniu brata na starszego, do jakiego stopnia powinniśmy poddać go dyskusji przed wyborami? Gdzie powinniśmy nakreślić granice takich dyskusji? Odpowiedź. Nie sądzę, aby było właściwą rzeczą, zbyt wiele dyskutować nad kandydatami którzy mają służyć kościołowi pamiętacie iż jeżeli będziemy kąsać i pożerać jeden drugiego sami możemy być strawieni przez drugich jeśli wystawiamy brata przed zgromadzeniem i zaczniemy wrzukiwać wady na przykład co do jego rozdzielenia włosów przy czesaniu Albo co do koloru jego ubrania, czy też co do liczby dzieci, jakie są w jego rodzinie, czy cokolwiek innego, to znajdziemy wówczas mnóstwo rzeczy do omówienia. A zanim wszystko omówimy, co dotyczy tego brata, to może przyjść kolej i na nas samych. W ten sposób całe zgromadzenie może przejść doświadczenia nie bardzo korzystne. Sądziłbym, że nie jest wskazane zbyt wiele dyskutować o charakterze braci, ponieważ musimy przyjąć, że głosując na jakiegoś brata, jako na tego, który ma służyć kościołowi, każdy powinien jako tako znać danego brata. A jeżeli nie zna z osobistego stykania się z nim, to powinien kierować się sądem innego brata. Na przykład, gdybym niedawno przyszedł do zboru składającego się powiedzmy, z dwunastu członków, i tylko częściowo zapoznałbym się z braćmi tegoż zboru, i nie miałbym nic przeciwko komukolwiek, a byłby to czas wyborów. I gdybym zauważył jednego lub dwóch braci o bardzo jasnym i rozsądnym wyglądzie, do których nabrałbym dużo zaufania, oraz gdyby jeden z tych braci nominował innego brata. A ja nie znałbym dokładnie tego innego brata, ale nie miałbym nic przeciwko niemu, to sądzę, że byłbym najzupełniej usprawiedliwiony głosować na niego, ponieważ wiedziałbym, że ten brat, który go nominował, najwidoczniej dobrze o nim myśli. Będąc zapoznany z tym bratem, który go nominował, byłbym w ten sposób pośrednio zapoznany z bratem nominowanym chociaż osobiście nie znałbym go. Mam nadzieję, że dosyć wyraźnie wypowiedziałam się w tej sprawie. Zatem, bez specjalnej dyskusji nad czyimś charakterem, powinno się rozumieć przed głosowaniem, że każda osoba mająca korzystać z prawa głosowania jest przede wszystkim wierzącą w panu, odwróciła się od grzechu i uczyniła zupełne poświęcenie z siebie panu. Powinno się przez to rozumieć, że tylko taka klasa ludzi ma głosować i że ci głosujący wierzą, iż tak będą głosować, jak pan sobie życzy, a nie inaczej. Wierzę, że niczego więcej nie potrzeba, oraz że głosujący będą mieli dostateczne poczucie odpowiedzialności, aby nie głosować na nikogo, o kim nic nie wiedzą. Ale będą się starać kierować sądem czy radą innych, których znają i mogą zawierzyć. A w razie gdyby zrobiona została pomyłka, w razie gdyby nieodpowiednia osoba została wybrana, co wtedy? Sądzę, że najodpowiedniejszą rzeczą byłoby uznać, że zgromadzenie z tego ma wyciągnąć dla siebie naukę, aby na przyszłość z większą ostrożnością, Dokonywało wyborów. Jeżeli zbyt pochopnie dokonali wyboru, nauczą się i na następny raz, gdy przyjdą wybory, bardziej starannie je przeprowadzą. W każdym razie użyłbym całego mego wpływu na zgromadzenie, aby nie dopuścić do napadania jeden na drugiego i szarpania wiernych pańskich. Znam pewne wypadki, w których bracia myśleli prawdopodobnie o rzeczach, Jakie ktoś czynił wtedy, gdy był w świecie, przed poświęceniem się, ale od tego czasu kompletnie zmienił się. Dlatego przypuszczam, że tak być może i w innych wypadkach. Wobec tego używam mego wpływu, aby odradzać takiego napadania i szarpania się pomiędzy owcami pańskimi. Wierzę, iż byłoby to coś w rodzaju pielęgnowania wilka w owczarni. I dlatego nie powinno się do tego dopuszczać. Jednakowoż, gdyby pewien przedniejszy brat w zgromadzeniu zapytany był, co sądzi o nominacji, albo czy uznaje za właściwe zabrać głos w tej sprawie, byłoby wskazaną rzeczą, aby powiedział: Drodzy bracia, słyszeliście nominację i zapytaliście mnie o radę, więc wszystko, co mam do powiedzenia w tym przedmiocie, jest. Iż uważałbym za wolę Bożą, aby głosować tak, a tak. W ten sposób brat ten przedstawiłby sprawę otwarcie, a to miałoby wpływ na tych, którzy słuchają. Zaś, gdyby nie miał wpływu wśród braci, nie miałoby to skutku. Wybory. Rekord tych, którzy nie głosują. Pytanie: Czy mamy trzymać listę tych, którzy nie głosują. Odpowiedź z własnego doświadczenia wiem, że trzeba całą tę sprawę przedstawić jak najdokładniej, zanim przystąpi się do głosowania, aby każdy z obecnych czuł, że ma odpowiedzialność głosowania za lub przeciw kandydatowi. To znaczy, że jeżeli on lub ona ma dostateczną znajomość rzeczy, czyli jeśli jest jednym z poświęconych i ma zamiar zbierać się razem ze zgromadzeniem, to wówczas poczuwać się będzie do odpowiedzialności głosowania. Głosowanie nie jest przymusowe, ale jest obowiązkiem danego członka zgromadzenia, aby w ten sposób się wypowiedział. Wierzę, że jeśli położy się na to nacisk przed głosowaniem, bardzo mało znajdzie się takich, którzy zechcą uchylić się od głosowania. Jednakowoż, Trzeba to zawczasu i bardzo dokładnie wytłumaczyć. Wybory. Naśladowanie zwyczaju apostołów. Pytanie: Wybierając starszych zgromadzenia, czy mamy naśladować apostołów i mianować siedmiu? Jeżeli nie, to dlaczego? Odpowiedź: Nie znam żadnego apostolskiego przykładu nominowania siedmiu. Jeżeli byłby jakiś przykład tego rodzaju, byłbym bardzo ucieszony, gdybym to odnalazł. Pamiętam o nominowaniu przez apostołów siedmiu diakonów. Nigdy nie słyszałem o mianowaniu siedmiu starszych. Jest to dla mnie nowina. Poza tym, jeżeli mamy diakonów na myśli, nie miałoby to żadnej wagi, ponieważ wybierali oni tylu diakonów, ilu było potrzeba w danej okoliczności. Przypuśćmy, że było zgromadzenie z sześciu członków. W jaki sposób mogliby mianować spośród siebie siedmiu diakonów i siedmiu starszych? Pan powiada, że kościół może być tak mały jak z dwóch lub trzech. Gdzie dwóch lub trzech zbierze się w moim imieniu, będę z nimi. Znajdziecie mój pogląd o tej sprawie bardziej szczegółowy. W szóstym tomie wykładów Pisma Świętego. Wybory. Ukwalifikowanie, lecz nie ochrzczeni? Pytanie. Czy jeśli brat byłby ukwalifikowany na podstawie Nowego Testamentu, aby mógł być wybrany starszym, ale nie byłby ochrzczony przez zanurzenie w wodzie, to czy w twoim przekonaniu? Byłaby dostateczna przyczyna, żeby takiego brata nie nominować na starszego? Odpowiedź: tak, byłaby to dostateczna przyczyna. Nie dlatego, abyśmy sądzili, że Chrzest w wodzie jest nieodzowny, jak to sądzą przyjaciele nasi baptyści. Nie dlatego, abyśmy myśleli, że jest to coś więcej niż symbol. Nie dlatego, że brat, który jeszcze nie zdołał ujrzeć tak prostego symbolu jak chrzest, jest chyba ślepym pod tym jednym względem przynajmniej. A jeżeli nie widzi tego jednego punktu, to kto wie, ilu innych punktów on nie widzi. Czekałbym aż brat taki zacznie rozpoznawać ten punkt, zanim bym go postawił jako nauczyciela innych, którzy prawdopodobnie ujrzeli więcej niż on ujrzał. Zrozumiecie, nie czynimy z chrztu wodnego żadnej próby braterstwa. Taki brat niezanurzony powinien być przez nas mile widziany i przyjęty do stołu pańskiego, czyli powinien być traktowany jako brat w panu, w każdym znaczeniu tego słowa. Ale jedną rzeczą jest uznanie go za brata w panu i za członka ciała pod każdym względem, a inną rzeczą jest uznać go za kompetentnego. Do nauczania innych. Moją opinią jest, że ten brat jest kompetentny w nauczaniu innych, kto już ujrzał ten jeden najprostszy punkt Nowego Testamentu: iż Pan i apostołowie stosowali zanurzenie w wodzie jako symbol rzeczywistego zanurzenia poświęcenia. Wybory. Każdego czasu nie ma specjalnej daty. Pytanie. Jakie jest Twoje zdanie co do postawienia zdolnego brata na programie do przemawiania przy specjalnej okazji, wiedząc o tym, że nie został on wybrany starszym, chociaż ma potrzebne duchowe wymagania, a tylko jakieś ziemskie okoliczności nie pozwoliły na jego wybór? Odpowiedź. Myślę, że bardzo łatwo można by go wybrać, gdyby zgromadzenie o nim dobrze myślało. Zaproponujcie to i przeprowadźcie głosowanie. To załatwi sprawę bardzo szybko. Może być wybrany każdego czasu. Nie jest konieczną rzeczą wybierać starszego w jakiejś ściśle określonej dacie. Może być wybrany w połowie roku, albo w miesiąc po tym, w ogóle każdego czasu. Jeżeli okazuje się tego potrzeba i jeżeli zbór uważa, że jest on odpowiednim, sądzę, że byłoby bardzo dobrze, w takim wypadku jak ten, aby zwrócić na to uwagę zboru, dać do namysłu na miesiąc lub coś około tego i pewnej niedzieli poprosić zbór o głosowanie i głos ich rozstrzygnąłby i zadecydował w tej sprawie. Wybory służyć bez mianowania. Pytanie. Czytamy w jednym miejscu, że żaden brat nie powinien podejmować obowiązków publicznych w kościele jako przewodniczący, nauczyciel, przedstawiciel itd. Bez wybrania go na to stanowisko, nawet chociażby był pewny, że nie byłoby żadnego sprzeciwu co do jego przyjęcia. To samo jest powiedziane stanowczo także w innych miejscach. Wobec tego, czy nie jest złą rzeczą, jeśli nasi starsi w zgromadzeniu zbierają się osobno, poza dziewiętnastu diakonami, i poza kościołem, i mianują diakona starszym albo nauczycielem, albo reprezentantem zgromadzenia, czyli na stanowisko, o jakim Pan nasz powiada, że musi być zajęte przez starszego w regularny sposób wyznaczonego. Odpowiedź. Biorąc pod uwagę to pytanie, musimy zapamiętać słowa apostoła, a także przykład pokazany w Piśmie Świętym. Mamy sprawę Świętego Szczepana. Jak pamiętacie, który został wybrany diakonem w kościele, jak to zapisane jest w Dziejach Apostolskich. Święty Szczepan miał dobrą szansę kazania, a nie powiedział Bracia, nie byłem wybrany starszym i dlatego nie mam nic do powiedzenia tutaj. Przeciwnie, święty Szczepan wystąpił naprzód i kazał, a Pan pobłogosławił go w znacznym stopniu, i miał on dobre doświadczenie, i został ukamienowany na śmierć. Został tym odznaczony, że stał się pierwszym chrześcijańskim męczennikiem, następnym po Panu Jezusie. Poza tym, pamiętajmy, co apostoł opowiadał: A będę tu czytał trochę między wierszami. Powiada on, że kto jest diakonem i służy na swym stanowisku dobrze, i wykazuje pokorę w służbie, zyskuje dla siebie dobry stopień. Znaczy to, że zyskuje dobry stopień wolności, przywileju i sposobności innymi słowy, Zgromadzenie przy głosowaniu na tych, którzy mają służyć jako starsi, powinni zwracać uwagę na tych, co przedtem byli wybrani diakonami, i baczyć, jak starannie pełnią służbę i jak wiernymi byli, ponieważ jeśli nie byli wiernymi jako diakoni, przy pełnieniu podrzędnej pracy, nie będzie powodu spodziewać się, że będą wiernymi w służbie jako starsi. Apostoł ma na myśli, że będą oni pozyskiwać dla siebie większy stopień pierwszeństwa i zaszczytu w kościele przez swoją wierność jako diakoni. W moim przekonaniu, w pierwotnym kościele było tak urządzone, że diakoni stanowili klasę, która stopniowo postępowała ku starszeństwu i do coraz wybitniejszego służenia prawdzie w taki sposób, że diakoni pierwotnie byli wybierani do innej służby. Ale byli także jakoby w rezerwie, tak, że w razie gdyby zabrakło starszego do pewnej służby, można by do, na jego miejsce wziąć diakona. Odpowiedni komitet wówczas robił przegląd diakonów i oświadczył: Przypuśćmy, że spróbujemy tego brata na zebraniu dziś wieczorem. Po tym, kiedy indziej ten sam komitet mógł powiedzieć: Przypuśćmy, że dziś wieczór spróbujemy. Tego innego diakona na zebraniu. Potrzeba nam kogoś dziś wieczór. Dlaczego nie spróbować go? W ten sposób wypróbowali ich, aby się przekonać, jakie mają zdolności. Inaczej, diakoni nie mieliby sposobności do wykazania posiadanych zdolności służenia w kościele. Cokolwiek więc napisane jest w wykładach pisma świętego w tej sprawie, nie jest zamierzone aby było przeciwne tej myśli albowiem taką była zawsze nasza myśl i wierzymy że taką jest myśl Pisma Świętego i tak praktykuje się w Brooklinie i w innych miejscowościach nie jestem pewny czy zrozumiałem dokładnie zapytanie tego brata ale to niech będzie dalszą odpowiedzią możliwie bardziej dostosowaną do jego myśli nie sądzę że byłoby właściwą rzeczą, że gdyby zgromadzenie wybrało tylko czterech lub pięciu starszych, aby tych czterech czy pięciu zebrało się razem, wybrało kogoś z pomiędzy diakonów i zrobiło go starszym. Nie sądzę, aby to było w zakresie ich działania i uprawnienia. Gdyby zgromadzenie chciało tego brata mieć starszym i regularnym sługą w danym zakresie, to obrałoby go na starszego. Jeśli starsi przekonają się, że nie mają dostatecznej liczby, w takim razie powinni na następnym zebraniu zapytać zgromadzenia, czy życzy sobie wybrać jeszcze jednego starszego, gdyż zachodzi potrzeba. Ale gdyby potrzeba było takiego tylko tymczasowo i gdyby zgromadzenie dało do zrozumienia, że chce, aby starsi wybrali od czasu do czasu kogoś spośród diakonów, którzy tu i ówdzie wykazali zdolności do takiego Tymczasowego zastępstwa sądzę, że jest to całkiem właściwą rzeczą. Ale nie jest właściwą rzeczą stawiać go jako starszego, jeśli zgromadzenie nie obrało go starszym. Wybory, ponowne głosowanie: Pytanie. W wypadku, gdy ktoś otrzyma dwa lub trzy głosy poniżej wymaganej liczby, dajmy na to 75%. Czy byłoby właściwe, aby powtórzyć głosowanie celem otrzymania liczby wymaganej do wyboru na starszego lub diakona? Odpowiedź: Mniemam, że nie ma nic przeciwko temu, aby głosowanie było powtórzone do otrzymania nie tylko liczby wymaganej, ale wszystkich głosów. Główna rzecz polega na tym, aby zgromadzenie wyraziło swoje zdanie w całości, żeby nie było żadnych domniemań. Należy unikać wszystkiego, co powoduje rozbieżność lub dwuznaczność. Kiedy zgromadzenie postanowi, że liczba wyboru ma stanowić 75%, to uchwała ta nie zobowiązuje w późniejszych wyborach, ale tylko na ten czas. Gdy przy następnych wyborach zgromadzenie podtrzyma tę samą uchwałę, to jest aby liczba głosów na wybor stanowiła 75%, i gdy komuś podczas głosowania będzie brakowało parę głosów do osiągnięcia wymaganej liczby, wtedy mocą przeprowadzonego wniosku może być przeprowadzone ponowne głosowanie na danego brata. Może czasem się zdarzyć, że dany brat otrzyma więcej głosów niż uchwała wymagała. Zgromadzenie ma zupełne prawo organizować swoje sprawy, jak uważa za stosowne.